dobry. Witam bardzo serdecznie 31 sierpnia o poranku z Bożym Słowem, które wyjęte jest z Psalmu 130 i z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian z 9 rozdziału. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. Władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. W ostatni dzień wakacji, 31 sierpnia, chciałbym, moi kochani, abyśmy zauważyli, jak wiele wspaniałych i dobrych rzeczy Bóg nam daje. Oprócz opieki, miłości, swej łaski, stawia na naszej drodze ludzi pomocnych, stawia tych, którzy są wyjątkowi, ci, którzy wspierają nas często dobrym słowem, niejednokrotnie spojrzeniem, gestem, pocieszają, wzmacniają, ale także Bóg Wszechmogący daje nam siłę ku temu, aby realizować się w życiu codziennym, w życiu zawodowym, w życiu osobistym. Daje nam różnego rodzaju talenty. Pozwala realizować nasze plany, zamierzenia i nasze marzenia. Błogosławi nam obficie, udziela nam swej łaski, przeżywa z nami naszą codzienność, dba o nas, chroni nas i naszych najbliższych, a my chcielibyśmy być za to wszystko wdzięczni. Chcielibyśmy także tym wszystkim, co od Boga Wszechmogącego otrzymujemy, dzielić się z innymi, którzy są w potrzebie, którzy są w trudnej sytuacji. Nie myślę tutaj od razu, moi kochani, o sprawach materialnych, o rzeczach związanych z finansami, z pieniędzmi. Ale, moi drodzy, zauważmy, jak wiele osób potrzebuje odrobiny czasu, rozmowy, przytulenia, spojrzenia, takiego szczerego uśmiechu przepełnionego miłością. Dzisiaj nawet krótkie odwiedziny u najbliższej rodziny, u przyjaciół są czymś wyjątkowym, czymś, co człowiek wspomina i od razu na duszy jest mu lepiej, gdy może szczerze z kimś zaufanym porozmawiać. Coraz bardziej brakuje nam właśnie takich chwil, takich spotkań, a jeżeli znajdzie się jeszcze możliwość, chwila i chęć ku temu, aby wspólnie, razem złożyć ręce do modlitwy, przeczytać wybrany fragment Bożego Słowa, to już jest pełnia szczęścia. Moi drodzy, wokół nas jest wiele ludzi potrzebujących. W ostatnim czasie właśnie takim potrzebującym ze wschodu pomagamy od ponad pół roku. Potrzebującym ludziom z Ukrainy. Ale także i wśród nas, wśród naszych najbliższych znajdują się takie osoby, które potrzebują wsparcia, dobrego słowa, być może czasami nawet i pomocy finansowej, materialnej. Nie stroimy od takiej pomocy. Bądźmy chętni, ponieważ ochotnego dawcę Bóg miłuje, a Bóg błogosławi nam, byśmy także i my mogli tym wszystkim, co od Niego otrzymujemy, się dzielić. Troszczyć o najbliższych, troszczyć o kochanych, o bliźniego, którego mamy kochać jak siebie samego. Pamiętajmy, moi kochani, o tym, dziękując Bogu każdego dnia za to wszystko, co otrzymujemy. Patrzmy na tego, kogo spotykamy na naszej drodze życia, zawsze jak na bliźniego, jak tego, którego możemy pocieszyć, wzmocnić, spędzić z nim chwilę czasu. Bądźmy dla siebie mili, uprzejmi i otaczajmy się dobrocią, miłością, szacunkiem i zrozumieniem. Wszystkiego, co dobre wam życzę na ten dzień dzisiejszy. Wiele Bożego błogosławieństwa, Bożej opieki i pozdrawiam z przepięknego, słonecznego Kluczborka. Do zobaczenia. Wszystkiego, co dobre. Zostańcie z Bogiem. Pa. Amen.